Cześć, z tej strony Diana, witajcie w kolejnym filmie z cyklu Pracownia Jägera. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak w bardzo szybki sposób możecie wykonać szafeczkę nocną, używając do tego bloczków ogrodowych. W tym materiale pokażemy taki DIY modularny, dzięki któremu będziecie mogli sobie zmieniać układ tej szafki, ale to zobaczycie później. Do wykonania tego projektu będziecie potrzebowali bloczków ogrodowych. Ja w tym przypadku użyję 3 bloków oraz farby Renocolor w kolorze pudrowy róż. Oprócz farby będziecie potrzebowali wałka z mikrofibr o krótkim włosiu oraz benzyny ekstrakcyjnej, dzięki której odtłuścimy sobie całą powierzchnię. Żeby nie przedłużać, zachęcam Was, abyście zostawili nam subskrypcję, komentarz, like oraz dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Przechodzę do pierwszego etapu, jakim jest otuszenie powierzchni i użyję do tego benzyny ekstrakcyjnej, o której wspomniałam wcześniej. Dokładnie wyszoruję powierzchnię, usunę elementy, które są uszkodzone, żeby one potem nie odchodziły nam w trakcie malowania i następnie pozostawia taką powierzchnię do pełnego odparowania benzyny, czyli tak mniej więcej do 15-20 minut. Benzyna już odparowała, więc zabieram się za malowanie. Pamiętajcie, aby przed malowaniem dokładnie wstrząsnąć i wymieszać ten produkt, ponieważ pigment czasami osadza się na spodzie i może być delikatnie inny odcień w wykończeniu. Jeśli chodzi o samo malowanie, tak jak wcześniej wspomniałam, użyję do tego wałka z mikrofibry o krótkim włosiu. Zaaplikuję na bloczki, akurat 2 bloczki, bo jeden bloczek zostawię sobie surowy. Zaaplikuję 2 cienkie warstwy. Czas takiego schnięcia, w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu będziecie sobie malowali, mniej więcej czas schnięcia pierwszej warstwy będzie wynosił około 2 godziny. I po 2 godzinach zaaplikuję drugą warstwę. Po drugiej warstwie tak naprawdę kwestia ułożenia i mamy efekt końcowy. Jak widzicie, ten szybki i prosty DIY dobiegł końca. W przebitkach zobaczycie moje 3 propozycje, jak możecie go ułożyć na różne sposoby. Jeśli podoba Wam się efekt końcowy, zostawcie nam łapkę, subskrypcję oraz dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Zachęcam Was również, abyście wpadali na nasze media społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama, Pinteresta, TikToka oraz bloga, na której pokazujemy ciekawe renowacje mebli. Jeśli jesteście zainteresowani efektami dekoracyjnymi, zachęcamy, abyście wpadali też do naszych salonów firmowych, które mieszczą się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Katowicach oraz Gdańsku. Do następnego.